Znajdujemy się na Skorze Kościuszki w Gdyni i kręcimy tutaj pierwszy z trzech trójmiejskich odcinków programu Bankomat Wyścig z Czasem. Kamery zabij! Ten program jest pierwszą tak naprawdę w Polsce grą miejską, kręconą na żywo totalnie w mieście. Jest to pierwszy teleturniej w historii polskiej telewizji, realizowany gdzieś tam z takim rozmachem, w którym tak naprawdę nawet my, realizatorzy, nie wiemy do końca, co się stanie. Jeżeli chodzi o zadania, są one trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili. Wszystkie osoby, które są zaangażowane w produkcję tych zadań, są również zobowiązane do tego, żeby dochować tajemnicy, jak te zdania będą wyglądały. Temat zaczyna się przy bankomacie. Cała sztuczka polega na tym, że na początku mamy bankomat, który zostaje tutaj postawiony. Każdy może do tego bankomatu na początku wejść, włożyć swoją kartę do środka. Zamykamy w środku gracza. Gracz musi wykonać cztery zadania. Musi je wykonać, zanim z jego konta zniknie kwota 100 tysięcy złotych. Ten gość będzie musiał wykonać prawdziwe zadania. W tych zadaniach możecie wziąć udział. Być może też jakaś część tych pieniędzy będzie wasza. Cyfry kodu PIN, które są tutaj w tym programie potrzebne do zdobycia nagrody, znają na planie tylko 3 osoby. Są ściśle chronione i ściśle tajne. Nawet ja jako reżyser tych cyfr kodu PIN nie znam. Dowiaduję się dopiero, jaka jest cyfra kodu PIN w momencie wykonywania zadania. Mieliśmy wczoraj kłopotliwą sytuację. Trójmiasto nas przywitało rzęsistym deszczem, płacz z nieba, ale dziś już powoli się przejaśnia i mam nadzieję, że będziemy mieli do końca dnia fajną pogodę. Właściwie tak jak jest teraz, jest super tak naprawdę. To gdzieś tam dodaje też grozy i buduje trochę klimat całego tego programu. Bankomaty daje nam iCard, natomiast naszym partnerem, jeżeli chodzi o karty, jest Kasa Stefczyka. Nagrywamy pierwszą serię programu w Warszawie i w Trójmieście. Zadecydowaliśmy tak, ponieważ jeden z naszych partnerów tutaj pochodzi z Trójmiasta. Poza tym, no popatrzcie na ten widok, no jakby to mówi samo za siebie. W Warszawie tego nie znajdziecie.